Skoda City Go, która też po cichu marzy, żeby przynajmniej na chwilę stać się Teslą. Tym samym za jednym zamachem moja Skoda zablokowałaby możliwość ładowania dwóm samochodom. I tu myślę jest odpowiedź na to pytanie, czy Elon Musk dobrze robi. Elektryzujące rozważania roślinożercy. Wszystko wskazuje na to, że już niedługo każdy posiadacz samochodu elektrycznego będzie mógł w pewnym stopniu zamienić ten samochód w Teslę. Do tego wystarczy jedynie złącze CCS oraz 13 euro miesięcznie. Jak to możliwe? Otóż Elon Musk swojego czasu zobowiązał się do tego, że udostępni sieć superchargerów w Europie do użytku wszystkich samochodów elektrycznych. No i zaczyna się to realizować. Właśnie niedawno uruchomiono 10 testowych superchargerów w Holandii bodajże, na których już można ładować każdy inny samochód, nie tylko Tesla jak do tej pory. No i tutaj oczywiście zdania są podzielone, czy to dobry ruch, czy zły ruch. Dlatego, że do tej pory jednym z głównych atutów Tesli było właśnie posiadanie własnej sieci ładowarek, i to szybkich ładowarek, które rozmieszczone w praktycznie całej Europie Zachodniej. No u nas troszeczkę słabiej to wygląda, no ale w tamtej części Europy jest to dosyć powszechny widok już. Takich miejsc w ogóle w Europie jest około 600, które, i one dysponują 6000 punktów do ładowania. Do tej pory musiały one obsłużyć około 430 tysięcy samochodów marki Tesla, bo na tyle się szacuje ilość aut tej marki jeżdżących po drogach Europy. Pozostałych aut elektrycznych jest około 2 miliony 350 tysięcy. To daje Tesli około 15% udział w rynku na ten moment. No i teraz pojawia się taka ciekawostka. Otóż to udostępnienie ma dotyczyć samochodów. Dwie możliwości są. Jedna możliwość jest taka, że po prostu płaci się 57 eurocentów za kilowatogodzinę bez żadnych zobowiązań. Natomiast za 13 euro miesięcznie abonamentu można doprowadzić do sytuacji takiej, że płaci się już tylko 24 eurocenty za kilowatogodzinę. Jak sądzę, doprowadzi do tego, że każdy posiadacz nie Tesli no skusi się na zapłacenie 13 euro miesięcznie abonamentu po to, żeby móc ładować w najgęstszej sieci ładowarek w Europie. No i teraz takie pytanie powstaje. Czy to jest dobry ruch? Czy Elon Musk nie popełnia tutaj błędu? Dlatego, iż obecnie na każdy punkt ładowania przypada ponad 70 samochodów Tesli. A po tym ruchu, zakładając, że gdyby wszyscy posiadacze samochodów innych marek zapłacili taki abonament i korzystali z tych dostępnych superchargerów, to wówczas wzrośnie ta ilość samochodów na punkt ładowania do ponad 450. No i tak się zastanawiam, po co Elon Musk to robi? Pozbędzie się głównego atutu, jaki do tej pory był związany z zakupem samochodu marki Tesla. No i być może doprowadzi do sytuacji, w której część użytkowników powie, no nie, no ja już nie potrzebuję kupować Tesli, dlatego że mogę ładować się również na superchargerach za stosunkowo niewielką opłatą, mówimy o tym abonamencie oczywiście, i dzięki temu no już mogę kupić sobie inne auto, byle miało złącze CCS. No ale myślę, że za tym stoi też kwestia finansowa, bo zakładając, że ten abonament wykupiliby wszyscy ci posiadacze, czyli 2 miliony 350 tysięcy osób, to mówimy o kwocie około 30 milionów euro brutto miesięcznie. A rocznie około 366 milionów euro. I tu myślę jest odpowiedź na to pytanie, czy Elon Musk dobrze robi. Dlatego, że tu po prostu zyskuje możliwość pozyskania dodatkowych pieniędzy, zarówno z abonamentów, jak i zapewne sprzedając więcej energii, będzie mógł negocjować lepsze ceny jej zakupu. Czyli taki interes 2 w 1 zrobi, a być może nawet 3 w 1, dlatego że w ten sposób podetnie skrzydła sieci Ionity, która dość mocno się rozwija na zachodzie, niemniej jednak ma oczywiście mniej, zdecydowanie mniej lokalizacji, i ich polityka cenowa była do tej pory odstraszająca, przynajmniej dla marek spoza sygnatariuszy tego porozumienia, w ramach którego Ionity buduje swoją sieć. Także może nawet jest to 3 w 1,
No niemniej jednak nasuwa się takie spostrzeżenie, że można za 13 euro zmienić markę swojego samochodu elektrycznego. Bardzo mnie ciekawi, jak to się z czasem rozwinie, czy przypadkiem nie doprowadzi do sytuacji, w której w niektórych miejscach przynajmniej kolejki do superchargerów będą dość długie i jeszcze poirytowani użytkownicy samochodów Tesli też będą musieli w tych kolejkach czekać, aż się naładują inne samochody. Tu jeszcze dodam, że Tesla od razu opracowywała w swoich samochodach możliwość ładowania bardzo wysokim prądem, 200 lub 250 kW mocy, podczas gdy wiele aut innych marek, nawet na złączu CCS, niezbyt często przekracza 125 kW. Z reguły auta, na przykład to, co teraz nim jadę, czyli Skoda City Go, która też po cichu marzy, żeby przynajmniej na chwilę stać się Teslą, ona ma deklarowaną maksymalną moc ładowania 40 kW. W związku z tym, gdybym podjechał na supercharger, to w zasadzie będę go blokował, bo nie będę wykorzystywał pełnej mocy, jaką daje ładowarka, tylko po prostu tu jest ograniczenie technologiczne wynikające z budowy samochodu Skoda. No, dodatkowe problemy, jakie znalazłem w różnych grupach dyskusyjnych, to są takie, że superchargery są pomyślane pod port ładowania umieszczony z lewej strony z tyłu auta, podczas gdy samochody mają w różnych miejscach ten port. No i prawdopodobnie będzie tak, że będą się zdarzały sytuacje, w której samochód będzie tej innej marki, który ma na przykład port z tyłu z prawej strony, czyli znowu tak jak ta Skoda, będą blokowały dwa miejsca, no bo muszą podjechać do miejsca z jednej strony i normalnie byłoby to, jakby to była Tesla, ładowałoby się kablem, który podłącza się z lewej strony auta, a tutaj blokując to miejsce będzie trzeba użyć superchargera, który jest przeznaczony dla miejsca po prawej stronie. Tym samym za jednym zamachem moja Skoda zablokowałaby możliwość ładowania dwóm samochodom. To też przy okazji się okazuje, że chyba dość optymalnym miejscem umieszczania portu do ładowania są jednak okolice przodu samochodu. Z mojego punktu widzenia i z moich doświadczeń wynika, że chyba lepiej byłoby, jakby to było z przodu lub blisko przodu. Też zakłada się, że umieszczenie portu do ładowania zupełnie z przodu ma w przypadku jakichś zamieci śnieżnych, tam zamarza ten port, ciężko się tam czasami dobrać. No ale myślę, że to jest jakby osobna kwestia.